Witam wszystkich zainteresowanych czytaniami. Właśnie zbliża się wrzesień, dlatego przygotowałam czytania na wrzesień dla każdego znaku po kolei. Natomiast to jest taki krótki wstęp mówiący o tym, co jest w przygotowaniu. A mianowicie są dwa kursy planu duszy. Pierwszy jest w październiku w Bydgoszczy w Polsce. Drugi kurs planu duszy odbędzie się za granicą w Londynie i będzie w listopadzie, 15 listopada, i tutaj na tym kursie ilość miejsc jest ograniczona. Także wszyscy, którzy są zainteresowani nauczeniem się odczytywania planu dusz, posługiwania się tym fajnym narzędziem, zapraszam do kontaktu. Jak widzicie na ekranie, tutaj jest mój adres mailowy, są daty podane tych kursów. No i oczywiście zapraszam do czytań indywidualnych lub zapraszam na sesję odczytu planu duszy, też indywidualne, każdemu, kto ma na to ochotę oczywiście. Chciałabym jeszcze podziękować bardzo serdecznie za wszystkie lajki, wszystkie życzenia i kontakt mailowy, czy też komentarze, które zostawiacie. Bardzo to jest wspierające dla mnie i bardzo z serca dziękuję za to. I zapraszam na czytanie. Dzień dobry, witam wszystkie raki w czytaniu na wrzesień 2019. Najpierw będzie jedna karta z tarota kabalistycznego, która powie nam o energii głównej, która będzie taka bardzo obecna i jak to będzie wpływało na resztę odczytu, czyli rozkładu. Zobaczmy. Jedna karta dla raka na wrzesień. Wow, mag. Czyli taki właśnie pełen mocy. Pełen mocy mag, który może działać w swoim bardzo dobrym interesie, a może też nie. Mamy tu literę hebrajską bet połączoną z tą kartą. I na przykład w planie duszy ta energia oznacza, to jest właściwie litera hebrajska, która w tłumaczeniu oznacza dom, natomiast w planie duszy jest to połączenie z taką polaryzacją mądrości i głupoty. Ponieważ jest to litera tak jakby podwójna, można ją wypowiadać miękko i dobrze, tak lekko i przyjemnie, natomiast można też ją wypowiadać w sposób bardzo szorstki. Tak przynajmniej z tego, co do tej pory przeczytałam i z tego, co wiem na temat tego alfabetu hebrajskiego, to mi podpowiada. Bo mamy 7 podwójnych liter i właśnie ta litera bet należy do podwójnych, jednej z podwójnych energii. W związku z tym możemy właśnie mieć, tak jak powiedziałam na początku, fantastyczną energię manifestowania sobie w życiu, takiego spełniania swoich marzeń, tak? Tego, co pomyślimy, bo mamy właściwie tą kreatywność tutaj. Mamy narzędzia typu buławy, czyli ogień twórczy, mamy myśli, czyli miecze, tak? Czyli tą inteligencję, żeby sobie z tą kreatywnością poradzić i móc to jakby przemyśleć i wyeksponować na zewnątrz. Jest też woda, emocje, czyli kielichy, gdzie możemy to poczuć w sercu i z tego coś stworzyć. No i oczywiście monety, czyli fizyczność, to, że możemy potem zejść z tym do Malkut, tak? Czyli eksponować to, z nas wychodzi. Na początku jest ta myśl, potem są słowa, ubieranie tej myśli w słowa, dołożenie tej miłości w to, co się robi, czyli do tego projektu, i na końcu jest właśnie ta manifestacja. Tak przynajmniej w tej chwili ja to czuję czy widzę. I może to się właśnie tak dziać u raków we wrześniu. Więc z jednej strony jest ta moc, tak jak powiedziałam, a z drugiej strony, jeżeli wchodzimy w taką słabszą stronę, czy negatywną stronę, to możemy chcieć żyć w takiej iluzji trochę. Te myśli mogą być nie do końca precyzyjne i takie, możemy nieumiejętnie użyć tych wszystkich narzędzi, wtedy to jakby robimy to z głupoty, tak? Po prostu jest tutaj polaryzacja mądrości i głupoty, więc raz jesteśmy super mądrzy, a raz wchodzimy właśnie w tą taką inną energię, głupszą.
No tak jak w życiu, tak? Życie polega na doświadczaniu przeróżnych aspektów i pozytywnych, i negatywnych, więc nie będę już więcej gadać. Po prostu rozłożymy i zobaczymy, jak ten mag będzie miał tutaj wpływ na resztę. Będzie jeszcze 8 kart z Gil Tarot, czyli Jill Tarot. I zobaczymy. Poprosimy 8 kart dla raka na wrzesień. Na początek to, co odchodzi, potem to, co przychodzi. Tutaj mamy buławy, czyli ogień, karierę. Tutaj mamy pracę, uczucia. I tu monety, czyli fizyczność. To wszystko, co mag posiada, czyli wokół tego maga mamy to wszystko, co on ma do dyspozycji. Tutaj mamy nadzieje, obawy lub podświadomość, to co macie w głowie, ale może nie tak do końca w głowie, bo podświadomość to jest coś, czego czasem w ogóle nie czujemy, gdzieś tak głęboko schowane. Natomiast tutaj mamy wynik lub taką właśnie świadomość, to raczej właśnie to, co myślimy, to co w głowie. Więc zobaczmy, co tutaj w tle. W tle mamy gwiazdę. Gwiazdę, która daje nadzieję i daje taką dobrą energię, takiego spokoju. Bo po burzy, po 16, czyli po wieży, przychodzi moment właśnie takiego uspokojenia, takiego zobaczenia światełka w tunelu. Więc może po jakichś takich zmianach, ja pamiętam, że chyba w zeszłym, wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, to były duże jakieś zmiany u raka. Jeszcze chyba w zeszłym miesiącu też. I tutaj od razu widać, że po tej wieży gdzieś tam przychodzi ten moment takiego uspokojenia. Więc jakby w tle tutaj mamy moment takiej opieki wszechświata, bycia prowadzonym. Czucia, że idziecie po dobrej ścieżce. Zobaczmy, co jest w przeszłości. No właśnie, jest ta zmiana i podróż. I takie jakby roztopienie tych mieczy przez to słońce. Czyli wasza dusza gdzieś się pchała w jakieś miejsce. I to i musiało to być coś, co... bo przed szóstką jest też piątka. To tak jak przed gwiazdą jest wieża, więc mamy tutaj tą zmianę, która nadeszła i niechybnie coś zmieniła, czy zmienia. Jeszcze możecie być w trakcie takiej, tych zmian, czy to może być taki właśnie początek. To słońce roztapia te miecze i zaczyna być, czuć można w umyśle więcej takiego spokoju, uciszenia. Może to też być podróżowanie, przejazd, przeprowadzka. Dla wielu z was lub może to być też uspokojenie umysłu takie totalne i przestanie dręczyć się takimi konfliktami, bo piątka to też konflikty, tak? Jeśli wcześniej były jakieś takie rzeczy, no to teraz nadchodzi moment, że możecie się uspokoić. A w przyszłości? No tak, w przyszłości miłość. Zatem na pewno będzie to wejście dla niektórych z was w jakąś taką relację, związek. Może to być miłość romantyczna, może to być właśnie zaręczenie się. Niekoniecznie może to być może nie oświadczenie, ale podzielenie się tym kielichem i powiedzenie sobie, że kochamy się, jest nam razem dobrze. I pragniemy razem żyć. To jest odbijanie się też w drugim człowieku, tak? Patrzenie sobie w oczy, wspieranie się. Piękna karta, która mówi o takim możliwości, przynajmniej dla niektórych z was, że będziecie czuli się w miłości, czy będziecie czuli się zrozumieni, czy zrozumiani. To może też być miłość do samego siebie, tak? To jest, może być też poczucie, że mam tą moc tego maga, bo to są wielkie arkana, tu mamy małe arkana. I ten mag tutaj
ma wszystkie narzędzia i może też kochać, tak, otwierać serce, pokazać tą miłość, nie bać się. Może mądrze podejść do swojego życia i je kreować, bo karty to tylko jest podpowiedź, co jest wokół nas, na czym się skupić, z czego skorzystać, przed czym być ostrzeżonym. Więc zobaczmy, co tu w karierze, czyli w tym ogniu tworzenia. I tu nam się pokazuje królowa monet. Ona trzyma cały świat w ręku, tak? Tak jakby trzymała. Błyszczący, piękny, taką kulę ma. Siedzi sobie w miejscu, które jest przyjemne w naturze, nie jest szczególnie jakoś mocno okutana jakimiś ciepłymi rzeczami. Wygląda to na wiosnę albo wygląda to na letni czas. Bardzo przyjemny, czyli jest to taki rozkwit, przynajmniej dla niektórych kariery, i to jest takie bycie w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bycie w miejscu, które daje spełnienie. I też opiekowanie się sobą, czy opiekowanie się tą swoją karierą w taki mądry sposób. Królowa siedzi na tronie i ona w zasadzie jest osobą, która przeszła przez kilka już doświadczeń i mniej więcej rozumie, na czym polega życie. Że z jednej strony są te obowiązki przykre, różne takie, które uważamy za uciążliwe, a z drugiej strony mamy potem ten czas na zabawę, tak, i na odpoczynek. To takie zrozumienie życia. I zresztą tutaj ten akurat mag podróżuje z Keter do Bina, a królowa siedzi w Bina właśnie, bo wszystkie królowe tu siedzą. A ta miłość to jest w Chokma, bo wszystkie dwójki też tutaj są. Więc mamy tutaj w tym trójkącie, w tym bardzo wysoko, bo Keter to jest właśnie w tej nieświadomości. Potem mamy tą duszę dalej, tutaj schodzimy niżej. Zobaczmy, co się pokazuje, jeżeli chodzi o pracę, czy nasz intelekt, myślenie, może jakieś plany. I tutaj jest taki fajny książę, który buduje. Czyli to jest nadal budowanie swojej kariery, nadal wkładanie dużej ilości pracy w to, żeby to, co zaczęliście, jeżeli coś zaczęliście, żeby to miało sens i żeby można było tutaj potem tym kołem tak jest zbudować, skonstruować, żeby móc później wjechać tutaj na tą górę, na sam szczyt. Więc jest to budowanie sobie podstaw tej pracy, tego rozwoju. Bo to jest taki rycerz, który dużo pracuje. Właściwie to rycerz. No on ma koronę, jest księciem, więc jeszcze ma chwilę do tego, żeby podoświadczać i żeby trochę jeszcze budować. Może to być osoba w wieku lat 30, 30 paru, więc to jest taka kariera, takie wchodzenie w tą mądrość po stopniach doświadczeń, pracy włożonej i takiego zdawania sobie sprawy z tego, czego ja właściwie chcę i czy rzeczywiście chcę na ten szczyt pójść i być na tym szczycie. No jak najbardziej w tym momencie akurat tutaj tarot pokazuje, że no mag ma tutaj wszystkie narzędzia. Na razie macie tutaj ziemię, tu miecze, tutaj miłość. Zobaczmy, co się pokazuje w uczuciach. Roztropność. Czyli w związkach jesteście roztropni, czyli uważacie na słowa, uważacie na to, co mówicie i do kogo i w jaki sposób. Jesteście tutaj takiej mocy też, bo ta dziewiątka, ona pokazuje tutaj wzrost i rozwój. I znowu to są monety, więc mamy tutaj bardzo ogromny nacisk na manifestację. Manifestowanie dobrej pracy, dobrej kariery, manifestowanie, budowanie sobie życia w miłości, wybieranie kogoś na miłość, tak? I tu bycie takim roztropnym, czyli nie wchodzenie w konflikty, robienie sobie właśnie takich kontaktów, czy to w pracy, czy w rodzinie, żeby nie skonfliktować siebie w żaden sposób. Bardzo tak wygląda tu harmonijnie w tym momencie to czytanie. Zobaczę jeszcze, co tutaj mamy. No i waszą kartę mamy. Mamy Rydwan, który no, bardzo szybko biegnie po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby być finansowo stabilnym.
żeby osiągnąć sukces w swojej karierze i w swoim życiu, to jest takie poleganie na własnej mocy. To jest siódemka. Siódemka jest taką cyfrą wzrostu. I to są też wielkie arkana. To jest karta sukcesu, takiego wyjścia. Jak zaczynamy pracę, mamy mało lat, powiedzmy, zaczynamy 20, może więcej, w zależności czy ktoś studiuje, czy od razu po szkole jakiejś średniej idzie do szkoły, to wszystko zależy, ale zaczynamy mniej więcej w okresie tak 20-25 lat pracować i wtedy opuszczamy często gniazdo rodzinne i zaczynamy zbierać te doświadczenia. To właśnie taki, książę taki. To jest osoba właśnie, która pracuje ciężko na swoją karierę i wychodzi do świata, panuje nad sobą, panuje nad swoimi emocjami, chce osiągnąć sukces i to też jest podróż, czyli może to być praca dla niektórych z Was, która będzie wymagała wielu podróży, przemieszczania się czy przeprowadzki. Ale też za tym pójdą pieniądze, bo tu płynie, tu też emocje jakby na ten temat. Ale macie tutaj ogromną szansę na spełnienie. Przynajmniej niektórzy z Was mają taki scenariusz życiowy. Zobaczmy, co jest właśnie w tej... W tej podświadomości to tutaj macie 5 mieczy. I jak widać, ta karta powinna być może tutaj, przed szóstką, a ona jest właśnie nadal tu. Czyli gdzieś tam macie głęboko schowane jakieś wątpliwości, może co do tego, że ta kariera idzie aż tak pięknie i że to byłoby za pięknie. Więc tutaj trzeba by było posprawdzać, zagłębić się w te myśli albo naprawdę szczerze i otwarcie powiedzieć sobie, o czym ja tak naprawdę myślę i dlaczego myślę, że mi się coś nie uda, czy nie powiedzie. Tudzież może to być chęć wchodzenia w konflikt z otoczeniem w końcu. Tutaj macie tą niby taką roztropność, ponieraz pokazujemy tą swoją twarz na zewnątrz, a gdzieś w głębi czujemy niechęć i chcielibyśmy kogoś zaatakować, czy coś mu powiedzieć, czy mamy właśnie taką potrzebę. Więc ta piątka tutaj jest taka trudna. To jest obawa, że to, co tutaj leży na stole dookoła, tu mamy samą ziemię, że to się może nie spełnić. To też może być taki scenariusz, że możecie właśnie mieć dużo wątpliwości albo konflikt wewnętrzny na temat tego, czy może ta praca jest tą, którą chcę, czy może powinienem, czy powinnam szukać czegoś innego. Wiecie, to jest... Często mamy dużo wątpliwości na mnóstwo tematów, więc to gdzieś może być głęboko schowane. Zobaczmy, co tutaj się pokazuje. A tutaj się pokazuje księżniczka kielichów, czyli też właśnie oferta miłości. Czyli generalnie te karty dwie, to raczej powiedziałabym, że są w sprzeczności, bo tutaj na drzewie życia piątka to gebura, czyli to jest właśnie taka szorstkość, taki konflikt, wchodzenie w konflikty, a tutaj mamy w Malkut, czyli na samym planie ziemskim, tą księżniczkę, która mówi o ewolucji, która mówi o tym, że chcemy ofiarować miłość. Więc trzeba sobie zadać pytanie, o co mi chodzi? Dlaczego tutaj obawiam się czegoś? Obawiam się konfliktów. Dlaczego? Każdy może sobie indywidualnie to pytanie zadać. Zobaczymy. Ja zadam to pytanie tej małej talii. Zobaczymy, co ta mała talia powie. Poprosimy jedną kartę. Dlaczego piątka jest pod świadomości raków? Czego dotyczy? I wyszła nam karta tej królowej właśnie, czyli jest to ta sama królowa, królowa monet. Czyli tutaj jest jakaś obawa o to, że ta kariera to może nie idzie w tą stronę, w którą chcieliście, czy że może to wszystko jest nakręcone, nakręca się i jak gdyby
biegnie w dobrą stronę, natomiast tak patrzeć na zewnątrz, natomiast wy macie jakieś duże wątpliwości co do swojej kariery, co do tego, w jaką stronę dojdziecie, czy gdzie jest ten cel, czy w ogóle dlaczego jesteście w tym miejscu i czy to będzie rzeczywiście takie mądre i czy to w ogóle jest takie mądre, że wybraliście akurat taki rodzaj kariery, a nie inny. No specyficznie może dla niektórych tak będzie. Jeszcze tutaj mam ochotę zapytać o tą świadomość. No tutaj mamy rycerza, czyli właśnie księcia, ale księcia kielichów, czyli nadal jest ta miłość. Macie w sercu dużo miłości, tudzież dostajecie też miłość. Wasze otoczenie może was otaczać właśnie takimi dobrymi vibesami, czyli wibracje wokół was są bardzo miłosne. Zresztą te dwie karty tutaj bardzo fajnie korespondują. To jest taka świeżość uczuć, ofiarowanie miłości, więc generalnie w przyszłości czeka was doświadczanie relacji, które są oparte o miłość. Przynajmniej dla niektórych, więc nie ma się co martwić tutaj. Raczej trzeba uspokoić ten umysł i pójść w coś, co uspokaja. Czyli w medytację, być może poćwiczyć na siłowni albo zrobić sobie jakieś inne rzeczy, które poruszają ciało fizyczne, a nie tak do końca skupiają się na umyśle, ponieważ tutaj to jest umysł, tak? O dziwo, jeszcze dodam, nie ma tutaj buław, tak? Nie ma. Nie ma tej kreatywności. Jest dużo ziemi bardzo, bo jesteście otoczeni tą ziemią i to mocno. Są uczucia. Tutaj macie myśli. Więc jakby brakuje gdzieś tutaj kreatywności. Trzeba by może wykrzesać z siebie ten ogień kreatywny. Znaczy tutaj to jest woda akurat, bo to jest wasza karta, która mówi, że możecie dużo podróżować i mieć sporo spraw na głowie też. Zobaczmy, co jeszcze tu nam podsumuje talia wyroczni świętych buntowników. Poprosimy jedną kartę dla raka na podsumowanie. Jakieś wskazówki, informacje. Nowe życie, które będzie bardzo strzeżone, bardzo takie piękne. Coś się nowego rodzi. No mamy tą jedynkę, ponieważ jest mag. To jest takie właśnie rozpoczęcie, wyruszenie w tą drogę i to jest urodzenie jakiegoś być może się dziecka, albo nowego życia, albo czegoś, czego się nie spodziewacie być może, ale będzie to dla was jak skarb i będziecie bardzo bronić tego skarbu. No ta karta właśnie mówi o tym, że tutaj bardzo, jak zaczynacie, jeżeli zaczyna się też miłość i wchodzicie w związek, czy też zaczynacie pracę, tak jak mówiłam, niektórzy być może zaczną coś nowego, to możecie wtedy być bardzo tacy podatni na zranienia, bo nie znacie wielu rzeczy, nie wiecie, jakie są stosunki w firmie, czy na kim można polegać i tak dalej, więc jeśli się coś nowego rodzi, to później trzeba bardzo czujnym być i bardzo uważnym i chronić też siebie w pewien sposób. I właśnie te myśli, które się rodzą, właśnie ta piątka, takie konfliktowe, a może źle zrobiłem, że odszedłem z tamtej pracy i przyszedłem do tej, to takie jest właśnie wchodzenie w coś, takie rozdrapywanie troszeczkę ran i nie skupianie się nad pielęgnowaniem tego, co się urodziło. Czyli jeśli to jest nowa praca, to trzeba być czujnym, pielęgnować to i zobaczyć, w co się to dalej rozwinie. Nie od razu osądzać, nie od razu oceniać i nie od razu kreować sobie w głowie jakieś tam konfliktowe myśli. To może być taka potrzeba właśnie
otoczenia miłością tej swojej nowej pracy czy nowego pomysłu, który mamy na życie, tej energii Ziemi właśnie, po to, żeby wyrosło czy rozkwitło to w rzeczywiście fajną rzecz. Czy ta miłość, no, jeżeli zaczynacie być z kimś razem, czy się przeprowadzacie i zaczynacie mieszkać razem, to trzeba naprawdę chronić i być bardzo uważnym na temat tej miłości, na temat tego, w jaki sposób się to rozwija i buduje. I teraz właśnie w tym umyśle te pięć mieczy to może być to, czego nie chcecie. I tutaj tarot to jest wskazówka, żeby rzeczywiście oczyścić ten umysł. Bardzo często, jeżeli mamy swój pokój, czy swoje mieszkanie, czy dom, zdarza się nam, że zbieramy dużo rzeczy. Więc może to jest też potrzeba fizycznie oczyszczenia swojego otoczenia, zrobienia miejsca na to, żeby ta energia płynęła lepiej i żeby to... Bo nasze otoczenie to jest odzwierciedlenie naszego umysłu często, tak? Czyli jeśli mamy dużo klamotów i jeżeli mamy pełno tego i wszędzie, to znaczy, że nasz umysł jest właśnie w konflikcie i musi zbierać takich rzeczy mnóstwo, żeby tak się emanować tym bałaganem na zewnątrz. Więc tutaj potrzeba jest oczyszczenia i budowania w czystym środowisku, tak? Może to być fizycznie w czystym miejscu, oczyszczenie swojego domu, może to być fizycznie w swoim umyśle, oczyszczenie umysłu z negatywnego myślenia. I tak to zakończę. Życzę Wam, Raki, bardzo udanego września. Pozdrawiam.